Kolejny pojedynek drugiego dnia GSL kontra reszta świata. I ruszamy. Juanito po lewej stronie, zawodnik z Meksyku. Po prawej Reynor z Włoch. Z Włoch. Z Włoszech? Kurczę. I ma lekko z nimi. No w tym wywiadzie, który przed chwilą był pokazywany, trzeba przyznać, że special wybitnie zmanieryzowany. Nie wiem, kto tutaj jest w pierwszym rzędzie. Czy to jest rodzina Reynora, bo tak wyglądają na zestresowanych. Zobaczymy, który z tych graczy wygra ponad 4000 dolarów po zwycięstwie tego meczu. GSL oraz GSL vs The World to są turnieje, na których special stara się skupić w ostatnim czasie. No nie idzie mu źle. Rok temu nie był w stanie ograć statsa w ćwierćfinale. I to samo miało miejsce 2 lata temu. Teraz będzie grać z Reynorem special. No nie czuję się pewnie na niego super pewnie. Reynor też nie bardzo chciał z nim grać. Trochę się lubią, trochę się znają. Drugi w rankingu World Championship Series. Na pierwszy oczywiście Serral. Zwycięzca World Championship Series Summer w Kijowie. To jest ostatni jego wielki sukces oczywiście, gdzie ograł Serrala. Mimo że Serral był dość pewny przed finałem, powiedział, że tam Reynor sobie może mówić co chce. No i proszę, i Reynor wygrał. To był trochę dziwny finał. Mam wrażenie, jakby ta cała inicjatywa Serrala została wyhamowana. No ale dobra. Czas przekonać się, kto dzisiaj będzie lepszy w pojedynku z ZVT. Dzisiaj chyba jeszcze nie było ZVT. A nie, przepraszam, przecież był Serral na TY'a. Na początku. No ale to myślę, że będzie chyba troszeczkę inny rodzaj pojedynku, inne style graczy. 5, 4, 3, 2, 1. Round of 16. Ruszamy. Match 7. W dolnym prawym rogu grający Ocean Gaming Special. Meksyk kontra Włochy. Podobne flagi, ale jest różnica w górnym lewym. Gamers Origin Reynor. No i tutaj wiele osób miało oczywiście duży problem z oszacowaniem, kto ma większą szansę. Zdanie wielu raczej Reynor. Pytałem się też niektórych progamerów grających z Ergiem, może nie powiem ksywki, ale ich zdaniem special nie ma szans wygrać z Reynorem. Znaczy może nie ma szans, ale po prostu no nie wygra z Reynorem na takim turnieju jak ten, czyli turnieju offline, gdzie są w studio, gdzie grają wspólnie na scenie. Czy raczej to jest środowisko, w którym special nie powinien pokonać Reynora, a Reynor jak zwykle przebojowy. Okulary, zawsze uśmiech w wywiadzie i do przodu. Już rozsyła swoje overlordy Reynor. Tak na początku spojrzałem z ciekawości na minimapę, ale special jednak nie wysłał SCV, żeby robić koszary gdzieś koło bazy Reynora. Reynor oczywiście na takie rzeczy będzie na pewno bardzo wyczulony, ale na pierwszej special gra taki względny standard. Zobaczymy, czy to przejdzie może w jakieś battlecruisery, czyli coś trochę bardziej skrajnego, czy special postawi na solidną, mocną ekonomię. No a potem oczywiście na masę oddziałów. A może mech? Może mechem spróbuje special, bo to kiedyś była taka trochę jego rzecz z tym mechem. Próbował wielokrotnie. No z różnym skutkiem, na ogół takim niezbyt fantastycznym. Pamiętam gry Special Snoot, gdzie właśnie Snoot był w stanie potem spokojnie te zasieki czołgów rozmontowywać. Czy to za pomocą Infested Terran, potem Swarmhostów. Oj, te Swarmhosty w Heart of the Swarm Snoota. Tak, to nie były super gry. No ale cóż. Jaki balans, tak go gracze potem wykorzystują. O, i special idzie w kierunku, które widzieliśmy już wielokrotnie i to też o tym dzisiaj wspominałem, czyli po koszarach w fabryce od razu jest grana trzecia baza.
No i chwilę potem dopiero druga rafineria, więc to jest bardzo ekonomiczne podejście speciala Raynor i już zwiat overlordami. To jest szybkość overlordów zagrana przed trzecią bazą, to jest bardzo ważne. Także chce się kompletnie wszystkiego dowiedzieć Włoch. No i jak się dowie overlordami, co się dzieje, to potem oczywiście spróbuje skonstruować perfekcyjną odpowiedź. Zminimalizuj proszę te pozwolenia i włącz kamerkę. Ja komentuję teraz, żebym ja był widziany. No nie wiem, czy to jakby jest potrzebne. Niektórzy zagraniczni komentatorzy to robią, zauważyłem, że cały czas mają swoją jakąś kamerkę i widać ich. Może to jest jakiś plus, ale no nie wiem. Natomiast to pozwolenie sam sobie każdy może zminimalizować. Ja muszę mieć to włączone, bo jakiś tam wymóg organizatora, ale to każdy sobie może zamknąć czy zminimalizować, jak tam lubi. Wystarczy najechać myszką i tam są takie dwa guziki na tej myszce i tam jest takie okienko i tak przeważnie jak jest jakieś okienko w Windowsie, to tam jest taki w górnym prawym rogu myk i można kliknąć i znika albo się... No wiem, że to jest trochę... O! Jest szybki coaching z użycia komputera i działa, mówisz. Jest myszka, jest okienko, dobrze. Tak, są popauty, są rozszerzenia, są różne dziwne patenty. Więc jeżeli ktoś coś tam ma na ekranie niekomfortowego, no to oczywiście można to zamknąć i... No jest taki wymóg, żeby to było po prostu. Pucek przestań. Jednocześnie mamy oczywiście zagrane bardzo szybkie Battlecruisery. No gra jest totalnie standardowa. Nawet te Battlecruisery już zaczynają być standardem od dłuższego czasu. Kiliany tylko przeszkadzają trochę. Raynor się oczywiście absolutnie wszystkiego dowiedział, więc ja korzystając z chwili jeszcze bardzo dziękuję DanskyCK za kupienie subskrypcji Nopowi. Dzięki wielkie za wsparcie kanału. Zatem zobaczmy, co takiego teraz przygotuje special w dalszym etapie gry, no bo wiadomo, że teraz zaskoczenie nie powinno absolutnie się udać. No bo przecież wszystko jest widoczne za sprawą overlordów. Ja myślę, że w ogóle jeżeli ktoś gra w StarCrafta i chce być takim, powiedzmy, w miarę kompletnym graczem, to jest właśnie otwarcie, które robi Raynor, które sobie każdy zerk może wziąć i go używać. Bo to czasu aż nie będziecie, no powiedzmy, chociaż top 50 Grandmaster, top 100 Grandmaster, to możecie tym otwarciem praktycznie każdą grę grać. Każdą. No otwarciem, a potem to już przechodzi albo w jakieś Bane, albo Roach, albo to, tamto. Wow! Special atakuje Hellbatami, a Raynor w ogóle nie ma na to odpowiedzi. Czy to będzie prosty push Juanito, który zaraz pokara Włocha? No nie ma nic Raynor póki co, żeby... Okej, okay, są królowe, okej. Już jest jakaś odpowiedź, ale brakuje mu bardzo Baningu, brakuje mu bardzo Roachy. Battlecruiser się teleportuje. Juanito! Zaczyna wsadzać nogę w te drzwi Raynorowe. Elegancko, spor jeszcze przekopany. Raynor robi co tylko się da. Drony teraz zagrożone, musi je dalej wycofywać Raynor. Okej. Powoli. Dalej te drony spychane, tym razem już do głównej bazy. Tam Battlecruiser też będzie chciał kilka z nich przechwycić. Próbuje special zrobić co tylko w jego mocy, żeby już na początku się dobrze ustawić z perspektywą. No i to był dobry atak. 10 Hellbatów za 5 królowych, 34 ringi, 7 drona. Te drony bardzo, bardzo długo nie zbierały i w drugiej, i w trzeciej bazie. No to na pewno ustawiło w bardzo dowodzącej pozycji speciala. Super sprawa. Ładne wykonanie. Przede wszystkim dobry plan i przygotowanie speciala może pięknie zaowocować. No ale Raynor powoli odnajduje się. No on już wie, że to pewnie będzie mech, bo widzę, że jedna z czerwonych kropek jest na minimapie w bazie speciala. Zatem jest to zapewne Overseal albo inny Overlord, który potwierdził, że jest grany mech. No ze Spire nie spodziewam. Chociaż może i będą jakieś mutaliski? To by było nawet ciekawe zamiast koruptorów zrobić mutaliski. Znaczy spodziewam się koruptorów, ale... Mutaliski byłyby... intrygujące. Żeby tak polatać po bazach, no może z jakimś nie no, ale zna Battlecruisera, mutaliski. Za duży pancerz, za dużo punktów życia.
No i Infestation Pit. Special na pewno z dogodną pozycją, z fajną przewagą. Pytanie, czy potrafi dobrze zagrać late game'a na tak dużej mapie jak ta. Z Raynorem. Raynor nie słynie jakoś niesamowicie ze swojego late game'u. Widzieliśmy też taką potyczkę oczywiście też na World Championship Series Summer, gdzie Raynor pokonał Speciala. Były niektóre gry trochę dłuższe, no ale to było takie ledwo bo ledwo bym powiedział. I jakoś Raynor się pozbierał. No ale teraz Special w pewnym sensie na swojej ziemi, może z Meksyku. Ale on w Korei już spędził kilka dobrych miesięcy z rzędu. No jakieś wyjazdy się zdarzają, ale on teraz, no przede wszystkim na tych turniejach się skupia. On żył w tej strefie czasowej o wiele więcej niż Raynor. No i mamy Nidusa. Nidus dość wczesny. Jeszcze się zastanawiam, gdzie są teraz warhosty ustawione, czy one w ogóle już zostały zagrane. No bo chyba musi zacząć z nich korzystać. On chyba na tak tutaj... A nie, to królowe. A, dopiero teraz je robi Raynor. No całkiem szybki Nidus, trzeba przyznać. Kolejne podejście Speciala. Dużo królowych. No ale też polecą Yamato i liczba królowych oczywiście spadnie. O, koruptory, koruptory. No nie wiem czy... Nie no, dobry, dobry to był Yamato, sorry, jednak ten... No tak, no czemu nie zniszczyć królowej za darmo? Why not? Special na limicie, Raynor już ma 170 parę. No wygrzebał się z tego lekkiego dołka Raynor. Na pewno gra jeszcze jest do wygrania dla obu graczy. No ale Raynorowi bardzo ciężko byłoby się teraz gdzieś wbijać. W sumie to Special raczej będzie z inicjatywą atakować. O! Koruptory! Myślałem, że może będą opluwać budynki. Raynor się wycofuje, za chwilę będzie pewnie pierwsza batalia. To będzie ciężki do zatrzymania push. Chyba jeszcze ma szansę, ma jeszcze chyba czas Raynor, żeby zaatakować swoim hostami jedną z ekspansji przeciwnika, ale on uznał, że zrobi inaczej. Trzeba bronić chyba tak, ten atak na odfrontu, będzie flanka lokustów na dole. Special ma pierwszy test przed sobą. No i tych lokustów, w ogóle jakoś mało tego Speciala jest, mam wrażenie. On ma 88 SCV, więc jego armia naziemna też nie jest ogromna, zwłaszcza, że spora część jeszcze w drodze. Battlecruisery atakowane, ładnie mikrowane nawet, one tutaj są jedynymi jednostkami, które zapewne nie padną. Nie no, Raynor to odpychaj, to w sumie wiesz, taki jakiś, jakby, no takie, no okej, przyszedł, poszedł i tyle, i cześć. Wow, okej, to było prostsze niż sądziłem, czemu Raynor go tak łatwo ogrywa? Jeszcze kilka cyklonów złapanych po drodze. No tu już Raynor nie powinien absolutnie atakować, chyba że koruptorami w Battlecruisery, tak, to jeszcze mógł urwać jednego. No nie zmęczył się Ricardo. To będzie też chamski atak wykonany wprost na fabryki. Te fabryki chyba powinien podnieść teraz szybko Special, bo będzie je tracić i to znowu zaburzy jego rytm gry. O, nawet do budówki. Jak te lokusty długo pożyły, bo faktycznie bardzo blisko je wyrzucił Raynor. O, to był świetny manewr. Teraz cała produkcja Speciala prawie że stanęła. Bo trzeba wylądować, bo trzeba znowu odbudować tego techlaba czy inny reaktor. A za chwilę przecież kolejna fala może się zbliżyć. No i mamy Infestory, mamy Hive'a, plus 2. Raynor też jest w formie. Widać, że jeszcze zażyganet. Elegancko. Koruptory robią robotę. O, to jest dobre zastosowanie do Battlecruiserów, żeby pozbyć się może tego Nidusa, ale kolejne lokusty lądują znowu. Męczone do budówki. I taka to jest robota. Chcesz złapać rytm, ale nic takiego ci nie da Raynor. Doskonała gra póki co Włocha. Myślałem, że Special taką ma super pozycję na początku. No już nie ma. Cały czas Juanito nie może za bardzo opuścić swojej bazy. No
No i do tego ta kontrola. No dobra, jest wystarczająca, nie traci tak dużo special. No ale widać, kto ma inicjatywę, widać kto. No i znowu kolejna baza opluta przez koruptory. No ale w końcu się troszeczkę uwolnił z tego uścisku. Okej, jednak może się nie do końca uwolnił. Tutaj może... O nie, jednak urwie nawet sporo Raynor. Jest V i ta baza i wszystko. To dobre też wejście, lokustów jest. Myślałem, że prawie nic tu nie osiągnie Raynor, a proszę bardzo. Wyszło bardzo zacnie. No i kolejna walka, która... Powiedzmy, że w miarę się udała specialowi, ale Raynor stracił bazę, z której jeszcze nawet nie zbierał. Za chwilę ją sobie odbuduje, to nie są duże koszty. Aż 7-8 Battlecruiserów posiada special, 3 kolejne na pasku produkcji, chyba chce zaskoczyć Juanito masą floty. Problem polega na tym, że ta flota no, ma ulepszenia ile? 2-2? Nie, dwa, no, nawet 1-2. No bez szału. Chociaż i Raynor nie dba jakoś niesamowicie o ten aspekt rozgrywki jeszcze. Szukał bardzo fajnie, aktywnie Raynor tych właśnie Battlecruiserów, ale one były zupełnie po drugiej stronie mapy. Bardzo aktywny skany rzuca special, no chce jak najwięcej teraz urwać tymi Battlecruiserami. Raynor go raczej nie złapie. O, niezłe skany, ciekawe skany, żeby wykryć infestory. No to wejście lokustów nie było zbyt skuteczne. No robi co może special. Kupuje czas, gra na czas. O, może chociaż ten... Nie. Fajnie to wygląda, jak Macka idzie do Battlecruisera, a ten się nagle teleportuje. W ostatnim momencie wymsknął się special. Znowu środkiem kilka helionów. Raynor to widzi, ale no, reakcja taka nie najszybsza też. Kilka dronek na pewno zostanie ubitych. O, tutaj też heliony. No naprawdę, special dobrze kombinuje. Raynorowi marzy się złapanie tych Battlecruiserów. Myślę, że w końcu je złapie. Ale do tego czasu... O, tam na górze widać było... Tak, widać było te Battlecruisery chyba zakopanymi smorhostami. Poleciała fala. O, special teraz widzi... Te swarmhosty. To jest w ogóle moment, w którym Raynor chyba już może myśleć o przejściu w inną kompozycję. No planetarka nie padnie, bo jest reperowana. I całkiem ładnie pilnowana. No i teraz górą mapy lecą Battlecruisery. Raynor chyba to wyczuwa, tak. Wyczuwa. One lecą przy krawędzi. Tego akurat się nie spodziewa Raynor. Special perfekcyjnie to wszystko ominie. Trochę szczęścia dla Juanito. Skan zrzucony. Aaa, chyba Raynor wyczuł, że tam mogą teraz znajdować... Chociaż tylko koruptorami. No, widzi, nie widzi. Aaa, nie zauważył. Kolejny skan. Special. Special jednak widzę, że poker face leci dalej. No i kolejna baza zniszczona przez krążowniki. Wydaje mi się, że już więcej ich nie powinien robić special. Tylko skupić się na armii naziemnej. Raynor myśli chyba o tym, żeby frontalnie zaatakować. No marzy się Ricardo zesnajpowanie tych Battlecruiserów. Tutaj jest Greater Spire i Spire. Doskonała sprawa dla Speciala. O, ale czy padnie ten Greater Spire? To jest jeszcze kolejna zagadka. Okej, padł. No i już uciekły Battlecruisery. W dodatku ta baza w dolnym lewym rogu też zniszczona. Zagubiony Raynor póki co. Kolejny podwójny Spire zagrany. No trzeba to odbudować. I trzeba teraz nie stracić może zbyt wiele. Dobrze gra tę długą grę special. Teraz byłbym zdania, że nawet jemu trochę lepiej idzie ta mapa. No ale to wszystko może być do czasu kiedy Battlecruisery nie zostaną złapane. Ładnie, planetarka złapana jeszcze przed wybudowaniem. O, ten teleport Battlecruiserów jest niesamowicie namolny, ale umówmy się, że bez tej umiejętności myślę, że nikt by ich nie grał. No albo tak może jednego, no max dwa na początku i to tyle.
Nie, ale nawet wtedy, bo to trzeba się szybko przeteleportować. Tu chodzi o timing. Raczej nie, raczej nie. Okej, okay, inwestory, masa koruptorów. Sporo jednostek naziemnych ma również Raynor. Chyba zniszczy sporo SCV na górze. Tak jest, już 9, 11 eksplodowano, ło. O, wszystkie chyba zniszczy Raynor. Dokładnie, 18. No zagadkowe teraz było wypuszczenie tych lokustów. No ale zawsze powiedzmy, że spowolniło ten pochód. O, teraz jakby się teleportował może na te infestory, albo jakoś się ładnie złapał z Yamato. Nie, on w ogóle nawet nie zamierza. Koruptory natomiast zaatakują. Wydaje mi się, że nie powinien się obawiać dwóch cyklonów Raynor jakoś szczególnie. No ale może chce szanować swoją armię, bo kolejnej może już nie mieć. Chociaż banki jeszcze jest. O, świetne złapanie dwóch Battlecruiserów. One już powinny zostać wyjaśnione. Raynor sam powinien rzucić Yamato tymi Battlecruiserami na siebie albo w przeciwnika. O, dokładnie, 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 w ten sposób. Tak jest. Teleportuje się Special, żeby ominąć te Yamato. Special walczy do końca, wow. To jest bardzo odważna decyzja. Duża, duża wymiana. Teraz te czołgi zostały złożone, więc oczywiście Raynor też atakuje swoją armią naziemną. Jeszcze wypluje kilka lokustów, ale koruptory zaczynają się składać. Bolesna, długa wymiana. Ten, kto ma lepsze wydobycie, chyba będzie w lepszej pozycji. No i proszę, Special wychodzi obronną ręką. Raynor trochę skruszony. No na pewno te plus 3 do pancerza, plus 2 do ataku dla jednostek powietrznych Speciala bardzo mu pomaga. Raynor ma tylko 1 do pancerza i za chwilę 1 do ataku. No szału nie ma. I Raynor zaczyna grać Broodlordy z infestorami. Kilka rauczy jeszcze, żeby była jakaś mobilność, żeby dało się atakować niektóre z ekspansji Speciala. Jedyne co teraz ratuje Włocha to chyba... no jego ekonomia, która wcześniej była bardzo mocna, no teraz jest co najmniej wątpliwa. Tak jest, jeszcze spróbuję przycisnąć Special środkiem, doskonale udało mu się wyjaśnić kilka dodatkowych... Nie no, 4 Swornhosty tylko zostały, to już jest żadna siła, siła na której się raczej już nie będzie Raynor jakoś wybitnie skupiać. Gdzieś sobie stanął pewnie na boku i to tyle. Special z ogromną przewagą, przede wszystkim ekonomiczną, ulepszenia 3-3-3. Najlepsze jakie się daje do jednostek mechanicznych. U Raynora jeszcze dużo, dużo brakuje, żeby w aspekcie powietrza dorównać. No on gra te koruptory mimo wszystko. No dziwne, dziwne to jest to, co robi Raynor z ulepszeniami, a raczej czego nie robi. Special odbudował trochę swoją ekonomię. Wydaje mi się, że to też jest dobry krok. No mapa ogromna, więc ta pasywność zawodników znowu nam się udziela. Kto z tych graczy robi za Koreańczyka? No myślę, że Special, bo on tutaj dużo siedzi i się trochę uczy od TY'a. No i jak widać, ekspuje na dole, ekspuje na górze Special. Raynor już za bardzo nie ma co z tym zrobić. No 3 smohosty wrażenia nie zrobią. No i powoli, powoli Raynor słabnie. Nawet Bailinga ma zakopanego pod orbitalem, to jest też niezły ruch. No to rozłożenie z tanka było dziwne. Okej. Okay. No flota Speciala jest przeogromna, przepotężna. Nawet te liberatory mi się podobają. Na wypadek jakby były jakieś lokusty, no to można też je fajnie wyjaśnić. Chociaż wiadomo, że już Smorhostów Raynor robić nie będzie. Liberatory teraz będą tworzyć taką przestrzeń dla tej całej armii. A przede wszystkim zmuszać infestory do tego, żeby one nie podchodziły. A teraz za darmo baza ściągnięta. Ale myślę, że Special się nie przejął, bo i tak ma jeszcze dużo innych złóż minerałowych. No i za chwilę prawdopodobnie ostateczna batalia. Special w natarciu. Cały czas 3-3 ulepszenia kontra w zasadzie 1-1. No ma na ziemnych jednostkach trochę lepsze Raynor, ale naziemne jednostki, to jak widzicie, tutaj nie mają za dużo roboty. Potrzebuje Raynor... O, właśnie, Vipera też go zaczął, ale przede wszystkim doskonałych też Fangali. Już się ewakuował.
No Fangal, Viper. Tylko to jest go w stanie uratować przed tą wielką flotą. A i tak wtedy Battlecruisery mogą być dużym problemem. Znowu przegrupowanie, Special zbliża się w okolice środka, no i tutaj można świetnie się pozostawiać Liberatorami. Powoli, powoli, a potem z Yamato. To jest dokładnie ta sama metoda, którą używał Marine Lord na Serrala w grupie Warship Series Challenger. Tak jest, Liberatory powodują, że Infestory nie mogą podejść. No jak one nie mogą podejść, to nic się nie może chyba złego stać. Jeszcze jakby Wikingi niszczyły potencjalne Vipery. Wydaje mi się, że Special właśnie tutaj nie pilnował swoich Liberatorów zbyt dobrze. No ale i Raynor nie spróbował pod to podejść. Mimo wszystko może jeszcze Raynor ma szansę, bo gra nam się trochę wydłuża. A wiadomo, jak potężny potrafi być Zerg. Jeżeli już dojdzie do tej swojej kompozycji. Są też nawet kolejne spory. O, ładne przeciągnięcie jednego z Battlecruiserów, ale momentalnie przeteleportował się Special. No i nie ma. Nie ma takiego bicia. Special dorabia kolejne Command Centery. On chce się za niedługo pozbyć swoich SCV, tak żeby muły mogły pełnić tę rolę. No muły nie zajmują punktów zaopatrzenia, więc armia będzie mogła być jeszcze większa. No i cały czas można bokiem męczyć Battlecruiserami tę bazę. No bo Raynor oczywiście niedługo wybierze te minerały na godzinie 12, więc już myśli o tym, jak tu za kolejne się zabrać. No powinien użyć Yamato tu Special, ale jak widać nie używa. Brakuje tych ulepszeń Raynorowi. No, zwłaszcza pancerz na Battlecruisery jest bardzo przydatny. To jest dużo takich pojedynczych pocisków. I wtedy właśnie to bardzo pomaga. Ładne mikro Raynora ratował swoje ranne koruptory praktycznie cały czas. No i mamy sytuację, w której Raynor chyba doczłapie się do tego upragnionego limitu. Nawet ma minimalnie większą armię, a przynajmniej przed chwilą miał. Teraz 128 kontra 126 punktów zaopatrzenia. Pierwsza mapa już 26 minut za nami. No i w końcu Special się trochę ostatecznie już wkurzył i spróbuje zaatakować kolejne infestory robione przez Raynora. No kompozycja Ricardo jest potężna. Speciala również, ale wydaje mi się, że Zerg ma trochę większy potencjał. O, teraz jeszcze drony złapane. Trochę późno Zerg zareagował. Tak samo Terran traci trochę SCV. No ale Special ma większy bank. Może się prawdopodobnie szybciej odrodzić. Gdzie są te... Gdzie jest ten podwójny Spire? Chyba w naturalu tak jest. Tutaj jest jeden Spire. W głównej bazie jeszcze też był jeden. No i trzeba to otruć. Po prostu trzeba podejść to otruć. Zwłaszcza, że Wikingi nie są za dobrze ustawione. No ale Raynor się tego nie wie. Co więcej, Special rzuca skany, co też jest trochę... O, wow. Co jest trochę demotywujące. No to było doskonałe zatrucie. Jak dużo punktów życia spadło na tych Liberatorach. No sami widzicie. Już żółte punkty życia. No i jak tak dalej pójdzie, to Raynor to wszystko zbierze i wyjaśni. Ale jeszcze kolejne bazy są niszczone. Baza na dole będzie zagarnięta. Ale ciężko i tak, nawet jak to teraz Raynor jakoś wybroni, to co dalej? No bo skontratakowanie Terrana, który się zaraz odrodzi zapewne, też jest trudnym wyczynem. O, muły tutaj sobie zrzucił Special i reperuje. Też fajna zagrywka. Kolejny Spire grany przez Raynora, doskonale zasnajpowany przez Battlecruisera. Raynor reaguje. Ale Raynor nie może zrobić kolejnego Spire, bo mu właśnie Ler wyparował. O, nie może zrobić Ler, bo nie ma spawnik pula i robi tego spawnik pula. No, to się teraz trochę zaklinował Raynor. Special tymczasem robi lekkie oblężenie, próba przechwycenia jednostek powietrznych, ale Raynor czuwa. Kolejne muły zesłane, żeby to wszystko reperować. No i taka trochę patowa sytuacja. Chociaż z góry tu może Special ładnie
cisnąć jednocześnie, zajmując całą mapę. O, i ładne zatrucie Raynora. Aktywnie, walecznie. Ler robiony. Raynor się próbuje zregenerować, ale no jak żyć? Skoro przeciwnik cały czas męczy, no i teraz doskonale zagrane właśnie te helbaty. Każdą swoją jednostkę musi musi mocno szanować Raynor, a teraz doskonały snipe na tych Viperach. No i nie upilnował Raynor. A to były piekielnie ważne jednostki, jedyne, które mogą sobie radzić z chmarą terrańskich powietrznych jednostek. 11 SCV w jednym momencie robi special, podoba mi się to. Taki terrański zerk. Nie ma za bardzo teraz ograniczeń produkcyjnych przed Juanito. Kolejne fangale, groźny Raynor. Przejmuje jednego z liberatorów, ale znowu został on odbity. Kolejne Yamato lecą, Raynor traci bardzo wiele, wyrzuca kolejne jednostki. Chyba jednak Juanito powinien to wygrać. No wiadomo, ta bitwa jeszcze może jest dla Raynora w ten czy inny sposób. Nie, gdzie tam? Special wygrywa pierwszą mapę, 30 prawie minut. GG. Nie mógł znaleźć recepty Raynor przez większość gry na te latające battlecruisery. No ale to jest duża mapa. O, widzę, że znowu chyba admin przyszedł. No myślę, że Raynor się jeszcze może spokojnie zebrać i to rozpracować. Powinien pamiętać o ulepszeniach, może lepsza defensywa w ekspansjach przeciwko Helionom, jak jakieś spajny. I będzie lepiej. O, ale teraz mniejsza mapa. New Repugnance i Ian Special potrafi wykorzystać sytuację. No 1-0. Juanito z prowadzeniem. No i New Repugnance. Co dalej, co dalej? Jedziemy. Fajnie, bo mamy dużą mapę, teraz małą mapę, potem znowu dużą mapę, potem znowu małą mapę. Idealne przemieszanie. No i widzę, że już się zaczyna. W dolnym lewym rogu. Zawodnik z Meksyku. No i z drugiej strony oczywiście zawodnik z Italii. Gamer's Origin, Raynor. No i się zaczyna podobnie tak jak TY. Zaczynam na Serrala, na New Repugnancy. Chociaż to mogą być trzy raksy jeszcze. Nie, sorry, to będą dwa raksy, tylko jeszcze na dole jeden supply depot jest potrzebny, żeby zakończyć budowę barykady. Także z presją, całkiem fajną, całkiem szybką, special. On znany jest w ogóle ogólnie też troszeczkę z grania rozmaitych proxy, a i tak też potrafi przemycić takie reapery. No, zrobi wszystko, co trzeba, żeby objąć prowadzenie. Zresztą on sam też uczy się od TY'a, jest dobrym kolegą z nim, więc zupełnie mnie nie dziwi, że chyba wybierają dokładnie tę samą strategię. Druga rafineria, co by mieć odpowiednią liczbę gazu. No i Raynor za chwilę dowie się, co się dzieje. Trochę mnie nawet dziwi, że Raynor tak szybko poleciał swoim Overlordem na drugą stronę mapy. Przeważnie zergowie latają, szukają tych proxy. A tu pyk, od razu Raynor już wie, co się dzieje. I to jest bardzo ważne, że całkiem wcześnie dowiaduje się o zamiarach przeciwnika. No pytanie, czy potrafi to teraz dobrze skontrować. Wydaje mi się, że w Europie jednak jest na to trening. Uthermal to gra dość często. No i no, można by wymienić kilku innych teran, którzy też jak najbardziej takie rzeczy uskuteczniają.
Póki co lekkie męczenie jednym Reaperem, ale z tym Raynor na pewno nie będzie mieć problemu. Jeszcze dorabia kilka do kolejnych dron Ricardo. O, to jest ciekawe, że też mamy fabrykę przed ekspansją. Raynor wszystko widzi Overlordem. No i mamy Cryptomora mniej więcej na rampie, żeby można było łatwiej rotować między haczerkami. O, ładnie, szybko Raynor zareagował, wycofał drony, zamienił w spora jedną, a jednak udało się specialowi jedną urwać. O, teraz duży błąd Raynora. Nie wiedzieć czemu, te lingi jakoś nie pobiegły za tym wszystkim. Dużo lingów, troszkę dron. Special za chwilę swoją ekspansję będzie posiadać. To chyba jest znowu przejście w jakieś heliony z Battlecruiserem, takie mam wrażenie. No i Raynor ponownie wlatuje Overlordem. No z jednej strony widział wszystko, ale teraz czy będzie widzieć dalszy plan? No dokładnie, jest już Fusion Core. Ech, te Battlecruisery wykorzystywane do granic możliwości. Już wszystko widzi Raynor, widzi te klaba przede wszystkim. A Special sprytnie fejkuje, że robi tam jakiś cloak. Jestem ciekaw, czy Overlord widzi Fusion Core, który jest na dole po prawo, no ale realizator tak mógłby się wczuć bardziej. Okej, okay, no i na moje oko zauważył. Aczkolwiek, no, przydałoby się potwierdzenie. Kilka Reaperów, kilka Helionów. No, Raynor by to mógł oczywiście złapać, ale pod warunkiem, że wszedłby zbyt głęboko na Creep Special, a nie sądzę, żeby taki błąd się pojawił. Wow, Raynor chyba będzie... Nie no, chwileczkę. Robi 4 Roach'e. Nie no, mimo wszystko robi też dronki, więc to są raczej Roach'e defensywne. Battlecruiser zakolejkowany, podobnie trzecia baza. No i niebawem będzie oczywiście czas na pierwszego spora. Myślę, że Raynor w miarę wie, że za chwilę będzie potrzebować tych budynków. Zwłaszcza, że Banshee też mogłaby równie dobrze przylecieć. Tak, jest pora trochę inicjatywy zdobyć. No mimo wszystko Raynor całkiem ładnie rozsiewał sobie ten creep. Teraz Special go chce trochę cofnąć. No i mamy pierwsze spory grane przez Raynora. No tak na styk robi trochę tego spora Raynor. Pierwszego. Chyba, że jeszcze są jakieś już nawet gotowe. Nie, okej, teraz dopiero robi kolejne spory Raynor. Mam wrażenie, że trochę za późno na Battlecruisera. Jakby ten idealnie szybko wjechał. Będą znowu Hellbaty. No tym razem Raynor chyba nie da się nabrać. A jak próbował wbiec jeszcze przed... No tutaj to przebiegnięcie nie było chyba potrzebne, ale... Nieważne, widzi masę Helionów Raynor, widzi... Co się zbliża? No to jest coś bardzo, bardzo podobnego, co już widzieliśmy. Okej, jest pierwszy Battlecruiser. No ale są królowe na posterunku. Special robi robotę. Drony już powinny wrócić w sumie do wydobycia. Nie wiem, czemu tego nie robią. A, bo na froncie skupiony Ricardo. 6 dronek póki co ubitych. Teraz bardzo ładnie wchodzi Reaperami w linię mineralną. 2 Hellbaty też tu się znajdują, ale dobry powrót z Zerglingów. No i Raynor... Powinien się dość sprawnie obronić, chociaż no jego drony tam widzę, że zawędrowały. Bardzo ładnie Special mimo wszystko, 12 dronek ubił. To nie było dla niego super opłacalne, ale na pewno lepsze niż być powinno 6 punktów życia. Nie, 16 punktów życia na tym Battlecruiserze. No i szybkość do Overlordów robi Raynor, bo jest bardzo ciekaw, co tam się teraz dalej dzieje. No ta gra... Powiedziałbym, że się rozpoczęła lepiej dla Raynora niż ta poprzednia. Na poprzedniej był kompletnie zaskoczony. Teraz już nie. Czy on robi jakiś mocny atak frontem, Raynor? Może jeszcze się boi, że będzie jakaś... Nie no, gdzie tam się boi? Przecież już się obronił. Więc no to może być jakiś mocny pochód frontalny. Najbardziej mnie dziwi, że jest szybkość do Overlordów, ale... A, może on chce sobie zrobić ten dywan z biomasy, żeby szybciej jeszcze dojść do przeciwnika. Cały czas Roach'e, cały czas królowe. No, Reapery są już spisane na straty.
Ale jeszcze chwilę polata sobie special. O, i teraz zauważy, że jest chyba brak jednego z ekstraktorów. Teraz też chyba Battlecruiser zauważył brak innego. No, to będzie mocne wejście. Raynor już idzie jednostkami przez mapę. Wydaje mi się, że królowe też. O, dokładnie, jest dywan skripu. No, tak trochę póki co niedbale rozstawiony, ale za chwilę powinien to poprawić Raynor. No i zobaczmy, czy będzie w stanie sforsować tę bazę. Młody Włoch. Czy special powiększy swoją przewagę i doskonałą sytuację w tym pojedynku. Nie ma tak lekko, nie ma tak łatwo. Battlecruisery też mogą te overlordy trochę przeatakować. Powolny, ale stanowczy Raynor. O, Cryptomory jeszcze postawi na tej biomasie. Też dobry pomysł. No i dalej, do przodu, do przodu, do przodu podchodzi Raynor. Special bardzo zachowawczo rozstawia swoje siege tanki. Już się wycofuje, wow. No on się boi. I to bardzo... teraz te kilka Helionów. Doskonały kontratak na drony. Zobaczymy, ile ich padnie. Królowe cały czas męczą. O, to jest bardzo dobry kontratak Speciala. Raynor widział w sumie te Heliony, ale jakoś nie zareagował zbyt szybko. Ale jednak królowa sobie z tym wszystkim w miarę poradziła. Podchodzi bliżej Raynor. No, według mnie już nie powinien chyba aż tak bardzo odważnie podchodzić, zwłaszcza, że jego kilka Ravagerów nie trafiło. Helbaty dobrze spychają jednostki Zerga. No, próbuje coś zrobić Raynor, ale w tym momencie mam wrażenie, że totalnie się gubi, że to jest zupełnie niepotrzebne. Raynor w tarapatach, special. Przecież żyje i to ma się całkiem dobrze, ale może o to chodzi Raynorowi, żeby nie dopuścić do zajęcia tej trzeciej bazy zbyt szybko. No, ale wpychał się za głęboko. Tak trochę bez sensu. Skan rzucony. No i mamy sytuację, w której... Special ma lepszą ekonomię, ma lepszą armię. Wszystko wygląda jakoś tak lepiej. Nie wiem, mega dziwny atak w sumie Raynora. Nie musiał się ładować tam głębiej. Mógł się po prostu wycofać i sprawa byłaby jeszcze w miarę spoko, gdyby zadronował z tyłu. No a tak to wyszło w sumie ani w te, ani we w te. Też duży szacunek dla Speciala, że najpierw te czołgi na górze sobie zostawił. On był już gotów poświęcić tę trzecią bazę. On czuł, że Raynor go mocno atakuje. GG. Special wygrywa drugą mapę. Piękna gra Speciala. No to nie ten Raynor, który wygrał WCS Summer. Teraz dziwne takie inne decyzje. Może spadek formy, nie wiadomo. Kolejną mapą będzie Thunderbird. Rock The Productions, Orlovm, Daddy Gragas, King of Drones. Dzięki za followy, witamy na streamie. No jeżeli ma się odbyć comeback, to właśnie teraz. Ruszamy w dolnym prawym rogu. Zaskakująco łatwo radzący sobie zawodnik z Meksyku. Jest to Ocean Gaming Special. Juan Carlos Tena Lopez. Z drugiej strony Włoch Ricardo Romiti. Gamer's Origin, Raynor. O, widzę, że trochę bardziej publika poruszona. Jest Hatchery. No i Raynor nie jest taki znowu teraz mocny i silny. Na pierwszej mapie mógł wygrać, no nie wygrał. Na drugiej, moim zdaniem wystarczyłoby, gdyby po prostu uniemożliwił zajęcie Specialowi trzeciej bazy tak szybko. Fajnie zepchnął Speciala, ale potem ładował się pod działa czołgów, Helbaty, Battlecruisery. Jeszcze ten kontratak Helionowy trochę mu napsuł zdrowia. No a potem już wiadomo, jak wszystkie królowe popadały, to już nie dało się zbyt wiele zrobić. W ogóle... takie olinowanie na Battlecruisery nie wydaje mi się zbyt mocne, bo jak tylko Teran zauważy, że o, już jest w miarę okej,
no to po prostu wysyła Battlecruisera na czy kilka na drugą stronę i już nic z tym Zerg za bardzo nie zrobi, po prostu traci drony i przegrywa. Ciężko jest bardzo tak te krążowniki wyjaśnić takim szybkim wejściem, no chyba że Nidus taki bardzo prędki. Widzę, że Special respektuje przeciwnika, nie gra żadnych proxy. No bo też w ten sposób mógłby się zacząć jakiś początkowy właśnie comeback. No i czas na kolejne przeszkadzanie Reynerowi. SCV ustawiona na pozycji. Reaper oczywiście znowu będzie przeszkadzać. No tutaj można by jakiegoś takiego Nidusa zagrać, bo jest prawie pewnym, że Special zagra trochę zachłannie. Już nawet widać, że odkłada minerały na kolejnego Command Center. No i dokładnie, trzecia baza już zagrana. Teraz taki Nidus byłby niezły. A Ricardo, widzę, że spokojnie. Szybkość do Warlordów. Mu się nie śpieszy. Też do Zerglingów prędkość zagrana. No gra mega bezpiecznie Reynor, tak żeby mieć każdą informację o planach przeciwnika. No ale problem polega na tym, że on w zasadzie na każdej mapie miał informację, tylko coś się w końcu załamywało. Ta defensywa nie jest w każdym miejscu odpowiednia. A Special swoim rytmem w Heliony. Też mi się podoba, że Special dwa razy zagrał to samo. Czyli wjazd Helionami, a potem Battlecruiser. No były różne początki, ale potem ten sam plan i teraz chyba znowu tak będzie. Już leci Reynor na zwiat i no, będzie wiedzieć, co się zbliża. No, chyba to jest najlepsza mapa dla Reynora, żeby się tak przyczaić w bazie i w końcu może coś tu ściągnąć. Ale musi złapać Speciala w momencie, gdy ten będzie taki, no, nieprzygotowany. A Special jak łapczywie od razu zajmuje tę dalszą barykadę na rampie. No ale raczej Reynor go wcześniej nie zaatakuje. Zbyt fatalną ma sytuację punktową Reynor. Tak jest, trzeci orbital już leci na pozycję, bardzo wcześnie, jeszcze przed piątą minutą. Pamiętacie może poprzedni pojedynek Hero Marine na trapa, to nawet się zdarzyło Hero Marine'owi w dziewiątej ją zajmować. A tutaj czym prędzej, tym lepiej. No i znowu klasyka, czyli Roach Warren. Reynor chyba za bardzo nie lubi grać Banelingów, takie mam wrażenie. Przynajmniej nie na tym etapie gry i nie żeby skontrować Helbaty. No ale faktycznie, potem one mogą się przepoczwarzyć w Ravagery, pomóc inwestorom. Jest to chyba całkiem fajna synergia, ale też i w sumie potem się dodaje Banic Nesta, żeby kontrować Heliony, Helbaty. Już w tej dalszej fazie gry, gdy zawodnicy nie mają tyle czasu, żeby patrzeć na armię, to wtedy faktycznie te Banicy mogą się trochę lepiej sprawdzać. No i cały czas aktywny zwiat Reynora. Jeszcze nie ma Lair, więc nie może zrobić Overseera, który by tutaj jeszcze szybciej przemknął po tych bazach. No i... O, wow! Co my mamy w ogóle? Mamy plus jeden do mecha i plus jeden do piechoty. Do ataku! Jakaś dzika synergia chyba tu będzie. Albo się źle kliknęło Specialowi. Teraz jest w ogóle ważny moment, bo jeżeli Reynor ma taki, że tak powiem, otwarty umysł, to zauważył, że eBay się świeci, że coś tam jest robione. Na tym etapie gry nie robi się jeszcze tam tego opancerzenia na budynkach, czy zasięgu do turretów z eBaya. W ogóle eBaya mam wrażenie, że się za bardzo nie ma, jeszcze jakby nie w tym momencie. Więc sama jego obecność może być zastanawiająca. Już coś może wyczuwać Reynor. W ogóle Special też zrobił bardzo inteligentną rzecz. Dopiero jak kolejny zwiadowca Reynora został złapany i zniszczony. Okej, okay, no tak, Reynor widzi trzy fabryki. No dobra, no to mech, no i tyle.
Ale tu mamy przejście w bio i teraz taki na przykład zwiat a la Serral, taki w zasadzie powracający byłby doskonały. O, kolejny, coś chyba leci tutaj? Nie, nie, nie. Jeszcze nie, ale widzę Overseera na pasku produkcji, więc może Reynor za chwilę zajrzy i zobaczy, że to jest jeszcze jakaś inna dzika taktyka. Bardzo ciekawe wejście Speciala, ale chyba słuszne, bo faktycznie miał dużo jednostek. Nawet tyle Helionów może sobie z Helbatami zacząć pogrywać. Jeszcze Blue Flame będzie niebawem. No, nie banalnie gra Special. Coś jeszcze odmiennego. Taki pół mech, pół... O! To było super. No i teraz Reynor znowu się nie dowie. Znowu nie wie. Czy to ten mech, czy nie mech? No widzi cyklony, no to teraz już ma takie jakby ostateczne potwierdzenie. No dobra, nie będzie tej piechoty, a powoli, powoli to ulepsza Special, chociaż... No tylko po dwóch, trzech Marinów robi póki co na cykl. Tym razem po raz pierwszy Reynor może tak swobodnie zrobić sobie potężną gospodarkę. No jeżeli ma wygrać, to na pewno na tej mapie i niebawem. Mam wrażenie, że Special też mógł trochę szybciej zająć swoją czwartą. No bo Reynor nie był w ogóle agresywny. No widać, że tak chce zamknąć Special Reynora w jego własnej bazie. Też chyba pamiętam, że Reynor albo jakiś inny zerg dobry bardzo narzekał na to, że Koreańczycy i w ogóle niektórzy terani tak doskonale potrafią przełączać się między Cyklon, Helion a Siege Tanki, że to nie jest ani jedno, ani drugie, taki mieszaniec. I nie wiadomo, czy robić swą hostę, czy nie robić. No ale jest jednak ten Nidus, będą właśnie Sword Hosty, jest nawet zakopywanie opracowane ponad połowie. No armia Speciala zrobiła chyba jedyne co mogła, czyli trochę poczyściła biomasę i cześć. Miny, miny, miny. Myślę, że miny dobre będą tutaj, bo po pierwsze roacze no muszą blisko podejść, żeby strzelić w te właśnie jednostki. Lokusty też szybko popękają od min, więc no takie przejście w piechota, siege tank, miny jest jakimś na pewno dobrym pomysłem. O, teraz się zdziwił pewnie Reynor. Widzi trochę piechoty, co się dzieje, co się dzieje. Z tej strony fajnie helbaty zatrzymają Nidusa. Elegancka obrona. Special w natarciu, przydałyby się banningi, ich na pewno ma trochę Reynor, bo z tego co widziałem, ale armia Reynora jest trochę porozrzucana po mapie. No i czas na flankę ze Sword Hostów od góry. Ale ta piechota świetnie wydaje mi się, że poradzi sobie z lokustami. No naprawdę, Special doskonale wykombinował tę grę. Nie wiadomo, czy Reynor tu coś może ugrać, bo też miny, jeżeli dobrze eksplodują na Bane'ach, to też będzie pozamiatane. O, ten atak Lokust to w ogóle bez sensu. Nawet Siege Tank nie padł. Okej, Reynor się ewakuował. On już się nawalczył tu. Oddaje tę bazę, bo widzi, że nie ma sensu o nią walczyć. Bardzo mądra kompozycja Speciala. No wycwanił się, przygotował się Juanito. Niesamowicie, już przechodzi w dwa starporty, w Battlecruisery znowu będzie. Ej, te przejścia Speciala są genialne. Widać, że jak ma czas, jak ma chwilę, jak Juanito przysiądzie. Jak wymyśli, jak ciepnie. Zlaczka. Kolejna fala lokustów. No tym razem w trochę lepsze miejsce skierowana, ale planetarka raczej nie ma prawa zostać zniszczona, chyba że Special się zagapi, no bo teraz mamy konfrontację. Całkiem spora, ale... Okej, dał sobie radę. No i Special uratował swoją planetarkę. Ale to było ledwo. To było ledwo co? Czyli chyba jednak był trochę zagapiony. No Reynor pewnie wkurzony, że się nie udało. Jest przejście w Broodlordy. Broodlordy i Infestory to jest oczywiście kombo, do jakiego dąży powolutku Reynor. No bo to sobie z taką piechotą dobrze poradzi. Gorzej z Battlecruiserami, o których myślał i chyba wymyślił je w końcu Special, bo widzieliśmy te starporty jeszcze. Nie ma Battlecruiserów na pasku produkcji, pewnie dlatego, że nie ma na nie kasy. No i kolejna fala. No ale co to zrobi na piechotę? Właśnie piechota sobie super ze swoimi hostami radzi. Jeszcze zwłaszcza, że są Heliony.
Tak, cała nie może póki co. I jeden, i drugi. Special zdaje sobie sprawę, że to miejsce jest dla niego nie najgorsze do walki, bo poza creepem... O, zakopane Bane'y! Raynor widzę, że wyciąga każdą możliwą rzecz z rękawa. Nawet ładne podejście Raynora. Jeden z siczanków nie był najlepiej ustawiony. Teraz walka z piechotą. Lokusty z lewej, armia z prawej. No ale udało się to zatrzymać. No musi chyba zmienić armię special, bo widać, że biotak mu nie wychodzi póki co idealnie. Chociaż mam plus 3. Raynor też w miarę ulepszenia, jak pamięta, ale w dużym stresie pewnie Ricardo. Tutaj fatalny błąd Raynora. No, to będzie ładny cleanup. Tak, już wyczyści. Już tyle, bo już po swoich hostach. Chociaż one moim zdaniem nawet dobrze może dla Raynora, że zniknęły. Bo teraz może sobie zrobić trochę Broodlordów, ma na to limit. A i tak przecież one by raczej nic tutaj nie osiągnęły. Nie przy tych kompozycjach. Raynor odbudował swoją całkiem niezłą ekonomię. Baza w górnym prawym rogu jest trochę zagrożona, bo tu się zbliża special, ale Raynor na posterunku. Kilka Bane'ów już nawet dobrze eksplodowało, a Broodlordy tylko dokończą. No radzi sobie Raynor moim zdaniem. Na każdym froncie. Chociaż no może 9 dronów szkoda było stracić, ale i tak ma jeszcze prawie 80. No, robi co może special. Dużo czołgów, dropy, te dropy z min. To jest takie zastępstwo Battlecruiserów, powiedzmy, żeby niszczyć ekonomię. No tym razem ich nie zagrał special i może to się dla niego niezaciekawie skończyć. Raynor może powracać. Teraz próba kontrataku, zobaczymy czy o, tu mina była jeszcze. No nie można tędy. Agresywny wjazd Raynora. Uła! To było idealne wejście w wykonaniu Ricardo. Znaczy on tutaj, wiadomo, special przeżył, ale dużo stracił, o to chodzi. Także moment był dobry, bo zamiast teraz ilu? 6, 7, 8 czołgów są tylko 2. No to w ogóle śmieszny już atak dla Raynora. Łatwa będzie obrona z Broodlordami. No i przedłuża Raynor. Dropy z min na pewno są bardzo namolne i też robią świetną robotę. Przed chwilą 15 dronek zostało zniszczonych. Chcę wykończyć ekonomią special swojego przeciwnika. Oho, tutaj chyba mu się to nie uda. Chociaż, okej, wow, udało się. I pyk, 5 dronek jeszcze zniszczonych. Ale dalej gra tę piechotę, z którą się tak do końca nie zgadzam. Teraz to już Fangal to może wyjaśnić, chyba że nagle się pojawił Ghost. O, dobrze, jest Ghost Academy. Mam wrażenie, że special akurat atakuje za każdym razem w to miejsce, w które nie do końca powinien, bo tutaj mamy Broodlordy, aczkolwiek teraz zachęcony mimo wszystko. Zawodnik z Meksyku, Fangale poleciały, wszystko troszeczkę już oplute, jeden z Broodlordów obalony, cały czas napiera special, wierzy, że się przebije, jest jeszcze trochę jednostek naziemnych, o tak, special chyba się zaczyna dobijać, więc jednak, Broodlordy popadają, tutaj baza została ładnie zniszczona przez Raynora, ale inwestory zagrożone, masa pieniędzy traconych przez Ricardo, no i special, wow, okej, w końcu to zadziałało, ale wydawało mi się, że już jest trochę pozamiatane, daje radę special. 3-3 na bio. Zaskoczyło Raynora. Gdyby te zergniki były z jego główną armią, to by było pewnie zupełnie inaczej. No ale wtedy i special pewnie by nie zaatakował. Duże zamieszanie, duży harmider. No ale special dużo lepiej się wymienił i wszystko nam zwiastuje. Wynik 3-0. Jeszcze ostatni podryk Raynora, zakopał swoje Ravagery na chwilę. Chyba chciał Infestora bardziej zakopać. No nie poszło, nie idzie. Bardzo sprytne, bardzo mądre
wszystkie taktyki speciala. Raynor nie był w stanie tego przewidzieć i skontrować na czas. No i będziemy mieć Juanito w ćwierćfinale. No, Ravager sobie nie radzą z czymś takim. Także, no mamy chyba taki lekki upset, bym powiedział. Oczywiście ten wynik był bardzo ciężki do przewidzenia. Raynor raczej był faworytem, no ale trening Juanito. On też specjalnie chyba nie poleciał do Helsinek, żeby właśnie trenować do tego turnieju, żeby się skupić na tym, co dla niego najważniejsze. No i jest tego owoc. Ciężka praca popłaciła. GG 3-0. What a convincing performance from Special! Congratulations! 사실 제가 전적을 보니까 다전제에서는 레이너 선수와 5연패를 하셨더라고요. 근데 오늘 너무 깔끔하게 경기를 이기셨는데 이게 한국에서 경기란 게 영향이 있었나요? Well, congratulations for your qualification. Actually, I watched your head-to-head record and you lost the 5 last series against Spinner. Do you think like the fact that we were playing Korea affected you in a good way? Well, the fact that I have time to prepare for a tournament, it's so much better for Terran compared to use play like straight away, because I normally never have time to prepare when I play him, but this time I felt a little more confident because I had lots of time to prepare, so I feel that benefits Terran a lot more than the other two races. 아, 이번에는 준비할 시간이 많이 있어서 훨씬 더 자신감이 있었고요. 네, 그렇게 준비를 잘했던 게 관건이었던 것 같습니다. 왜? 아, 사실 스페셜 선수가 한국 선수라고 해도 어색하지 않잖아요. 지금 GSL 선수 중에 이제 8강 올라간 테란 선수는 스페셜밖에 없는데 한마디 부탁드려요. You know, we could almost say that you're from Team Korea, right? And you're the only Terran from GSL to qualify for the next round. Can you say something about that? I don't know. I guess I can be considered Korean because I live here, but I'm not Korean, obviously. But yeah, I don't know. I will ask TY and Myru for tips so I can win my next round as well. 아, 제가 한국 선수라고 말할 수 있는지 모르겠는데, 아, 제가 전태영 선수와 조성주 선수에게 좀 조언을 물어보겠습니다. 네, 아, 지금 사실 최연소 선수랑 이제 경기를 해서 이기셨는데 다음 라운드는 최고령 이제 클래식 선수 아니면 펜타 선수를 만나게 되는데 누가 올라올 것 같나요? So you just won against the youngest player, Renner. But next, you will go against the oldest. It's going to be either Classic or Fantasy. Who would you rather face? I played Fantasy in my first round in GSL round of 16, so I think I would rather play Classic. And besides, I'm very good friends with Classic, and it would be fun to play against him, I think. 아, 제가 클래식 선수와 정말 좋은 친구기도 하고, 사실 조명호 선수는 제가 GSL 16강에서 만나기 때문에 클래식 선수와 만났으면 좋겠습니다. Well, congratulations again, and thank you for the interview. So we'll be back with the last match of the day. 저희는 잠시 후 마지막 경기로 돌아오겠습니다. Już za chwilę wracamy z pojedynkiem Classic Fantasy. Póki co krótka przerwa.